Dobry wieczór, kochane dzieci, witam wszystkich serdecznie na kolejnym wieczorze bajkowym z cyklu bajeczki Łaneczki. Jak wiecie, dzisiaj gościem specjalnym będzie u mnie pan Artur Barciś. Dobry wieczór, panie Arturze, witam serdecznie. Panie Aniu, dobry wieczór wszystkim dzieciom. Bardzo mi miło, że przyjął pan zaproszenie, abyśmy wspólnie dla dzieci przeczytali wierszyki znanych polskich poetów. Moje drogie dzieci, powiem Wam kilka słów o moim wyjątkowym gości. Pan Artur jest nie tylko aktorem filmowym, ale również teatralnym, dubbingowym, reżyserem oraz scenarzystą. Tyle co od wczoraj się doczytałam, to pan Artur od dzieciństwa marzył, żeby zostać aktorem, i to marzenie spełnił. I od lat spełnia się w tym zawodzie, a swoją pracę wykonuje z wielką pasją i powołaniem. No i cóż, na koniec dodam jeszcze pełną ciekawostkę. Pan Artur zyskał dużą popularność dzięki występowi w programie Okienko pan Kracego, przeznaczony właśnie dla takich najmłodszych dzieci jak wy. No cóż, panie Arturze, zaczynamy? Zaczynamy. Pierwszy wiersz. Jan Brzechwa Ślimak. Mój ślimaku, pokaż rożki, dam ci sera na pierożki. Ale ślimak się opiera. Nie chcę, sera, nie jem sera. Pokaż różki, mój ślimaku. Dam ci za to garstkę maku. Ślimak chowa się w skorupie. Głupie żarty. Bardzo głupie. Pokaż różki, mój kochany. Dam ci za to łyk śmietany. Ślimak gniewa się i złości. Powiedziałem chyba dość ci. Ale żona jak to żona. Nic jej nigdy nie przekona. Dalej męczy. Pokaż różki. Dam ci za to krawat w groszki. Ślimak całkiem już znudzony. Rzecze. Dość mam takiej żony. Życie z tobą się ślimaczy. Muszę zacząć żyć inaczej. I nie mówiąc nic nikomu. Po kryjomu wyszedł z domu, lecz wyjść z domu dla ślimaka, to jest rzecz niebyle jaka. Ślimak pełznie środkiem parku, a dom wisi mu na karku, a z okienka patrzy żona i wciąż woła niestrudzona. Pokaż rożki, pokaż rożki, dam ci wełnę na pończoszki. Ślimak jęknął i oniemiał nogą, której nie miał, Po czym schował się w skorupie I do dziś ze złości tupie. Kolejny wiersz. Leń Na tapczanie siedzi leń. Nic nie robi cały dzień. O, wypraszam to sobie. Jak to? Ja nic nie robię? A kto siedzi na tapczanie? A kto zjadł pierwsze śniadanie? A kto dzisiaj pluł i łapał? A kto się w głowę podrapał? A kto dziś zgubił kalosze? O, o, proszę. Na tapczanie siedzi leń, nic nie robi cały dzień. Przepraszam, a tranu nie piłem? A uszu dzisiaj nie myłem? A nie urwałem guzika? A nie pokazałem języka, a nie chodziłem się strzyc. To wszystko nazywa się nic. Na tapczanie siedzileń Nic nie robi cały dzień. Nie poszedł do szkoły, bo mu się nie chciało. Nie odrobił lekcji, bo czasu miał za mało. Nie zasznurował trzewików, bo nie miał ochoty. Nie powiedział dzień dobry, bo z tym za dużo roboty. Nie napoił Azorka. Bo za daleko jest woda. Nie nakarmił kanarka, Bo czasu mu było szkoda. Miał zjeść kolację, Tylko ustami mlasną. Miał położyć się, Nie zdążył, zasnął. Śniło mu się, Nad czymś ogromnie się trudził, Tak się zmęczył, Że tym snem się obudził. I zapraszam drodzy dzieci do ostatniego wierszyka. A jest to wiersz Juliana Tuwima o Grzesiu Kłamczuchu i jego cioci. Wrzuciłeś, Grzesiu, list do skrzynki, jak prosiłam? List, proszę cioci, list, wrzuciłem, Ciociu miła. Nie kłamiesz, Grzesiu? Lepiej przyznaj się, kochanie. Jak ciąg Cię kocham, że, proszę Cioci, że nie kłamie. Oj, Grzesiu, kłamiesz. Lepiej powiedz po dobroci. Ja miałbym kłamać? Niemożliwe, proszę Cioci. Wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. No, słowo daję. I pamiętam szczegółowo. List był do wuja Leona. A skrzynka była czerwona. A koperta, no, taka tego, nic takiego nadzwyczajnego. Na kopercie nazwisko i łódź. I ta ulica z numerem. I pamiętam wszystko, że znaczek był z belwederem, a jak wrzucałem list do skrzynki, to przechodził tatuś halinki i jeden oficer też wrzucał. Wysoki, wysoki, taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał i jechała taksówka i trąbił autobus i szły jakieś trzy dziewczynki i jak wrzucałem ten list do skrzynki ciocia głową pokiwała otworzyła szeroko oczy ze zdumienia oj grzesiu grzesiu przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu do wrzucenia to już ostatni był wierszy, moje drogie dzieci. Zanim pożegnamy się z Panem Arturem, może chciałby powiedzieć Pan kilka słów do dzieci. Bardzo proszę. Oczywiście pozdrawiam wszystkie dzieci bardzo serdecznie i mam taką prośbę, żebyście namawiali rodziców, żeby wam czytali przed snem że to, powiedzcie rodzicom, że to jest bardzo ważne. Taki kontakt przynajmniej 20 minut przed snem czytać dzieciom bajki, opowiadania, co tam chcecie, żeby rodzice mieli taki bezpośredni kontakt ze swoimi dziećmi. Ja jestem ambasadorem takiej y, akcji, która się nazywa Cała Polska Czyta Dzieciom. I to jest bardzo piękna i ważna akcja. Teraz się zwracam do rodziców. Naprawdę uwierzcie mi, to jest bardzo ważne. To jest Właśnie po to, że nie tylko komputer, nie tylko lekcje, nie tylko różne inne zajęcia, które dzieci mają, nie tylko Wasza praca, ale Wasz kontakt z dziećmi poprzez czytanie, poprzez przyzwyczajanie do nawyku czytania, bo czytanie jest rzeczą cudowną. To jest jak oglądanie filmu za pomocą własnej wyobraźni. I jeżeli wy, rodzice, będziecie dzieciom czytać, to dzieci potem będą czytały same bardzo chętnie. To jest mój apel, a jednocześnie e, prośba do dzieci, żeby namawiały rodziców, żeby im taki prezent codziennie sprawiały. Dziękuję pięknie za te wszystkie słowa. Dokładnie, magiczne słowa dzieci. Weźcie sobie je do serducha. Jeszcze raz dziękuję za świetny występ, poświęcony czas. I wielkie serce dla tych naszych dzieci. Mam nadzieję, że to nie ostatnie nasze spotkanie. A więc drogie dzieci. Życzę Wam miłego wieczoru, dobrej nocki, kolorowych snów. I nadszedł czas pożegnania, aby za tydzień spotkać się ponownie. Do zobaczenia dzieci, do zobaczenia, Panie Arturze. Do zobaczenia dzieci, do zobaczenia, panie Aniu.